Do nietypowej sytuacji doszło w ostatnim spotkaniu ligowym roku 1957 w Zabrzu. Miejscowy górnik podejmował niegrających już wówczas o żadną stawkę budowlanych Opole. Dla Zabrzan mecz miał ogromne znaczenie, ponieważ zwycięstwo gwarantowało zdobycie tytułu mistrza kraju. Po 59 minutach meczu było już jasne, że budowlani nie są w stanie rywalizować ze świeżo upieczonym mistrzem Polski, ponieważ przegrywali aż 5-0. Zaledwie 6 minut później dochodzi do niecodziennej sytuacji w szeregach opolskiej drużyny. Kontuzji ulega bramkarz budowlanych Franciszek Kściuk. Jego miejsce zajmuje prawy łącznik Engelbert Jarek, który ledwo co zdążył założyć bramkarski strój, a już przepuścił bramkę zdobytą przez Lentnera. Budowlani grają jednak dalej dość ambitnie, chcąc zdobyć honorowego gola. Po 10 minutach bramkarskich popisów Jarka na posterunek wraca Kściuk. Na niewiele się to zdało, ponieważ Opolanie tracą jeszcze dwie bramki, a wynik brzmi 8-0. W ostatnich sekundach spotkania honorowego gola dla budowlanych strzela obrońca górnika Hajduk. Mecz ostatecznie kończy się wynikiem 8-1 dla górnika.